Witam Państwa serdecznie ponownie ze sklepów Fotomag przy stacji Metra Stokłosy. Nazywam się Gabriel Maciejewski i zwykle opowiadam tu o książkach. Chciałem dzisiaj przypomnieć rzecz, którą wydaliśmy jakiś czas temu i która jest nieustająco i niezmiennie ciekawa. Książkę Javiera Barajkoa, naszego hiszpańskiego autora, którego mam nadzieję będziemy wydawać nadal, La Cristiada. O powstaniu katolików, chrześcijan w Meksyku w latach 1926-1941. Ja bym miał wielką ochotę uporczywie przypominać tę książeczkę, ona jest niewielka przez długi, długi czas z tego względu, że to jest jedyna w języku polskim publikacja na temat Christeros. Napisana przez autora pochodzącego spoza z, z Polski, i nie spodziewajmy się, że będzie jeszcze jakaś inna. Jest to rzecz, która wzbudza niezwykłe emocje, ale emocje słabo się ujawniające, to znaczy nie ujawniające się tak, żebym ja na przykład na tych emocjach mógł tę książkę sprzedać, prawda? Powiedzmy sobie jasno, bo wszyscy nabierają wody w usta i nikt nic nie mówi, prawda? Natomiast są takie sytuacje, że ludzie potrafią do mnie podejść na targach i powiedzieć, ale proszę pana, to jest bardzo jednostronna książka, bo ona mówi o tym, jak żołnierze federalni zabijali katolików, a nie ma, mowy, nie ma nic w niej o tym, jak katolicy zabijali żołnierzy federalnych. Proszę Państwa, każdy ma szansę i może napisać swoją książkę i swoją wersję Kristiady, a także znaleźć wydawcę, który mu tę książkę opublikuje i zrobi wokół niej jakąś dyskusję. Ja oczywiście szydzę w tym momencie, ponieważ domaganie się ode mnie... Oraz od ludzi zainteresowanych tą tematyką, żeby stawiali sprawę obiektywnie, kiedy my jesteśmy w sytuacji takiej, że całe powstanie Kristeros ciągnące się przecież no długie lata 1926-1941 jest z historii zarówno Meksyku, jak i historii świata wymazane podobnie jak inne postaci, wypadki, wojny, powstania które opierały się na kwestiach religijnych i doktrynalnych, prawda, dotyczących, z, związanych z Kościołem katolickim, czy też będących częścią Kościoła katolickiego. To jest, proszę Państwa, niewygodne i o tym się nie mówi, dlatego że wszystkie powstania y, y, wojny wyzwoleńcze to były zawsze wojny sił postępu przeciwko siłom reakcji. Ten uproszczony schemat został wdrukowany w głowy i dzisiaj każdy się boi nawet pomyśleć, że można by inaczej było powiedzieć, więc jak już się mówi o, o Kristeros w Meksyku i o Christiadzie, no to trzeba koniecznie powiedzieć, że, że oni też strzelali i tam wykonywali egzekucje. Proszę Państwa, Meksyk od początku XIX wieku do w zasadzie do dziś jest krajem przeżywającym potężne wstrząsy wewnętrzne i zewnętrzne. W międzyczasie, w czasie tego długiego, bardzo okresu, stracił połowę swojego terytorium w wojnie ze Stanami Zjednoczonymi. Ludzie byli tam, a pewnie i nadal są, zdeprawowani przez wojnę i trudno o nich wymagać. Żeby się zachowywali jak aniołki w momencie, kiedy się do nich strzela i kiedy się na nich wykonuje egzekucje, tak? nieraz bardzo brutalne. Ja o tej książce przypominam, proszę Państwa, dlatego, że to jest taki modelowy przykład pewnej metody politycznej, pewnej metody politycznej i działania, działań o charakterze globalnym. Taką hipotezę postawię. Roboczą, jak mówi Grzegorz Brown, hipotezę roboczą, że wszystkie konflikty lokalne są jedynie odzwierciedleniem konfliktów globalnych. Te zaś bywają ukryte i dostrzegamy je wyłącznie poprzez owe konflikty lokalne. Ja nie wiem, czy wyraźnie mówię. Jeżeli mamy jakiś konflikt lokalny, to w istocie jest to emanacja konfliktu globalnego, którego nie widać. No to teraz zadajemy sobie pytanie. Emanacją jakiego konfliktu była wojna Kristyrosu w Meksyku? Proszę Państwa, walki dobra ze złem, światła z ciemnością, krzyża z pentagramem, czy jak tam chcemy, możemy to nazwać. Masonów z Kościołem Katolickim, o to chyba będzie najlepsze. Masonów z Kościołem Katolickim, ponieważ to jest, to jest książka o masonach i to jest książka o protektorach. Masonów. Bohaterem negatywnym tej opowieści jest prezydent Meksyku Plutarco K.S. Bardzo ciekawa postać, opisywana na przykład w abecadle Stefana Kisielskiego. Tak? W abecadle Kisiela, gdzie Stefan Kisielski, no, człowiek nie mający dostępu do istotnych informacji, powiedzmy sobie to oczywiście jasno. Yy, uważał, że Plutarcho KS yy, podróżując w trzeciej klasie transatlantyku, yy, wiozącego emigrantów z Europy do, do Meksyku, kiedy jeszcze nie był prezydentem, przypadkowo na tym spadku spotkał Józefa Rettingera i się zaprzyjaźnili. <grym> A następnie Józef Rettinger coś w tym Meksyku razem z prezydentem ks kiedy on już został tym prezydentem, robił. Ciekawe co, prawda? Ciekawe co. No więc proszę Państwa, to jest o y, walce dobra ze złem i y, o, o tym, że każdy globalny, poważny globalny konflikt widoczny jest poprzez emanację y, konfliktów lokalnych. Y, jeżeli, ja tu napisałem taki wstęp bardzo ciekawy, Państwo zapewne pamiętają, ale jeszcze przypomnę. O tym, że tuż przed I wojną światową przybył do Krakowa w odwiedziny do swojego przyjaciela Józefa Rettingera, Józef Konrad. I oni dla żartu i dla zabawy, jak to pisze Rettinger, zaczęli pisać sztukę. Sztukę teatralną o tematyce politycznej, o przewrocie. W fikcyjnym południowoamerykańskim kraju. Sztukę tę ponoć zakończyli, ale nikt jej do końca nie widział. Ona powstała na motywach Nostromo. Została zdeponowana w ambasadzie szwajcarskiej, po czym zaginęła. No, taki przedmiot rozrywki dwóch ciekawych bardzo panów jest na tyle istotny, żeby go deponować w dniu mobilizacji, bo akurat wybuchła wojna, kiedy Konrad był tutaj, znaczy tutaj, w Krakowie żeby go deponować w szwajcarskiej ambasadzie, jak pamiętamy, Józef Konrad, Józef Konrad Korzeniowski, musiał uciekać z Galicji, bo, no, bo wybuchła wojna i on znalazł się nagle na terytorium wrogiego państwa, więc ewakuował się przez, przez Austrię, Włochy bardzo szybciutko do Francji, a stamtąd powrócił do Anglii. A sztuka, którą napisał wspólnie z Rettingerem, przepadła. Następnie później tak się złożyło, że Rettinger, przyjaciel prezydenta Kajesa, w czasie trwania działań wojennych w Meksyku y, znajdował się tam, a i owszem. To takie koincydencje, które oczywiście nie muszą mieć ze sobą żadnego związku, prawda? Nie muszą mieć żadnego związku. Y, ale fakty pozostają faktami, my możemy je przywołać. Bo dlaczego nie? No więc jak ktoś teraz wychodzi, proszę Państwa, i mówi, że Józef Rettinger to jest ojciec Unii Europejs Europejskiej, tak? że to jest po prostu jakiś bohater, jakaś świetlana postać, nad którą się mamy pochylać albo zastanawiać się nad, jego, nad głębią jego myśli albo nad jego przewrotnością polityczną. Stefan Kisielski w tym swoim ABC abecadle Kisiela napisał, że, że yy, gdyby było dziesięciu Rettingerów, to by uratowali Polskę. No to jest, proszę Państwa, jakieś głębokie niezrozumienie Podkreślam, głębokie niezrozumienie tego, co się dzieje na świecie. Yy, powtórzę, każdy lokalny konflikt jest tylko emanacją konfliktu globalnego, a być może konfliktu uniwersalnego. Według mnie i według autora tej książki, Javiera Barajkoa, yy, wojna Chrysteros, którą yy, można było oglądać w dwóch odsłonach, yy, jest emanacją konfliktu najbardziej podstawowego, konfliktu pomiędzy dobrem i złem, pomiędzy Panem Bogiem a a szatanem, to poznajemy chociażby po postaci Plutarcho Kajesa, którego tutaj już wymieniłem. Kim on był? No, kabotynem, proszę Państwa. Takim, takim typowym politycznym kabotynem. Bardzo nieprzyjemnym człowiekiem, który się publicznie chwalił, że osobiście zastrzelił 50 księży, że jakby spotkał Chrystusa, to na próby mu w twarz i takie różne historie. Był to bardzo agresywny kabotyn. Finansowany oczywiście przez Stany Zjednoczone, które wymyśliły sobie, że, że Meksyk zostanie odkatolicyzowany, a na to miejsce. Na, miejsc, na puste miejsce po religii katolickiej wejdą tam misjonarze protestanccy, i oni tych wszystkich peonów, Indian, kreoli, czy kogo tam nawrócą na, na, na tą polityczno-protestancką wiarę w rozmaitych konfiguracjach. Tak? Metodyści, baptyści, adwentyści dnia siódmego, świadkowie Jehowy, co tam sobie. Tylko mogliśmy wymarzyć. Tak się nie stało, proszę Państwa, dlatego że kabotynizm prezydenta K.S. był tak głęboko zaawansowany i tak nieuleczalny, że on po prostu zakazał dnia pewnego praktyk religijnych. Był tak pewien siebie i jak każdy kabotyn, żył pewnym takim ciężkim złudzeniem. To znaczy, jemu się zdawało, że katolicy w Meksyku. To są, to są stare kobiety i mężczyźni, którzy nie mogą już pracować. I tu, proszę Państwa, rzecz jest absolutnie niezwykła, ponieważ my wszyscy wiemy, że tak nie jest, że katolicy nie tylko w Meksyku, ale też na całym świecie to są przeważnie nawróceni, ciężcy grzesznicy, którzy mają różne rzeczy na sumieniu, a jak się ich bardzo zdenerwuje to potrafią nie tylko kopnąć, ale też zrobić znacznie gorsze rzeczy, yy, licząc oczywiście na miłosierdzie i wyrozumiałość spowiednika. Yy, I o tym się jest łatwo przekonać yy, dzisiaj, yy, ale prezydent KS o tym nie wiedział. On się dopiero miał o tym dowiedzieć yy, w roku 1926. Przebudzenie było niezwykle bolesne. Przebudzenie było niezwykle bolesne, bo nagle się okazało, że w rękach, w rękach rządu i jego samego są tylko większe miasta i koleje. Natomiast 5 no, metrów od torów w jedną i w drugą stronę, strach niestety się poruszać, bo tam te rzekome stare kobiety siedzą i mogą zrobić krzywdę. Problem był poważny, w zasadzie nie do rozwiązania w zasadzie nie do rozwiązania. Ale go rozwiązano, proszę Państwa, na niekorzyść Kristeros. Ja zaraz opowiem jak. Natomiast zanim to po, zanim opowiem, chciałbym jeszcze przypomnieć postać, postacie ludzi, którzy walczyli po, po stronie Kristeros i którzy znaleźli się po tej stronie a nie mieli w sobie ani grama katolickiego fanatyzmu, wręcz przeciwnie, oni pochodzili ze środowisk liberalnych. To środowisko jest, proszę Państwa, fantastyczna rzecz, bo ja to uwielbiam. Człowiek zaczyna robić karierę w wojsku albo w polityce, zapisuje się do partii liberalnej i uważa, że tam jego aspiracje, marzenia, jakieś chętki, zostaną zrealizowane i spełnione, prawda? I że tam jest jego miejsce. I nagle się okazuje, że nie, prawda? Że to jest na takim najbardziej prymitywnym, prostym, życiowym, yy, yy, ziemskim poziomie, że tam nie ma nic. Nie ma dla nich żadnej oferty, prawda? czyli że ten szatan, który ich tam skusił, że on nie jest w stanie wyłożyć żadnego trąfa na stół, który by takiego, takiego generała Gorostietę przy nim przytrzymał. Kiedy Liga Katolicka, organizacja ze wszechmiar obłudna i kunktatorska złożyła generałowi Enrique Gorostieta, Gorost, no nie będę tego odmieniał, bo to dziwnie będzie brzmiało, propozycję objęcia dowództwa nad oddziałami Kristeros, to on się zgodził. A dlaczego on się zgodził? Dla zabawy, proszę państwa. Dla zabawy, ponieważ tamci nie mieli dla niego oferty. On się nudził jak MOPS w tym towarzystwie. <grym> Pewnie też głęboko nimi pogardzał, dlatego że no, czuł tę swoją wyższość, jaką jak zwykle czuje sprawny wojskowy i sprawny organizator wobec ludzi, którzy, którym się wszystko w rękach rozsypuje i którzy są tak poblokowani poprzez swoją niewidoczną hierarchię. Bo to zawsze musimy pamiętać, że, że ci wszyscy liberałowie i tak dalej to są ludzie pościskani, którzy nie są w stanie wykonać samodzielnie żadnego ruchu, albo im czekają na decyzję. Ta decyzja albo nie nadchodzi, albo nadchodzi za późno albo nadchodzi z tak daleka, no, że oni nie są w stanie zorganizować życia wokół siebie. I tak też było w tym przypadku. Pan Enrique Gorostieta, emerytowany wojskowy, dostał propozycje od Ligi Katolickiej. Propozycje te przyjął w niesłychanym tempie, w niesłychanym tempie, bo był to zdolny bardzo pan zorganizował oddziały Cristeros, uzbroił tych ludzi, poobsadzał nimi najważniejsze punkty w zachodnim Meksyku, poblokował tory i czekał, co się stanie. No i oczywiście, proszę Państwa, się zaczęło, prawda? Się zaczęło. Zaczęła się straszliwa wojna, a rząd prezydenta KS ani myślał ustępować. I tak do momentu, i tak do momentu, w którym się okazało, że już nic nie mają, tak? że już tak naprawdę pozostaje tylko zamknąć się w miastach i czekać, aż skończy się żywność. Tak? I to jest, proszę Państwa, szalenie ważna i istotna rzecz, że żadna rebelia, a szczególnie ta, yy, która jest emanacją globalnego konfliktu, nie może zapominać o tym, czym jest. To znaczy, nie może mieć żadnego braku, to znaczy, nie może, nie może zapominać, że musi mieć też program, że musi mieć polityczną ofertę. Nie można prowadzić wojny licząc na negocjacje. Ja, to jest bardzo brutalne, co ja teraz mówię i ci, którzy rozumieją sens tych słów, pewnie się mogą zdziwić. Nie można zaczynać wojny licząc na to, że się usiądzie do stołu negocjacyjnego z przeciwnikiem, którego chcemy pokonać, dlatego że ten przeciwnik nie ma takiego planu. Po prostu. Plutarko KS nie miał takiego planu, bo gdyby zdradził się, że ma taki plan, to po prostu Amerykanie zdjęliby go ze stanowiska prezydenta i postawili tam kogoś bardziej zdecydowanego, albo kogoś jeszcze bardziej zdeprawowanego, albo po prostu jakiegoś przygłupa, który by wykonywał polecenia i nie sprawiał kłopotów. Więc należało walczyć do końca i nie słuchać nikogo walczyć do tego momentu, dopóki, no niestety proszę Państwa, albo do śmierci, albo do tego momentu, kiedy kompetentna osoba przyszłaby negocjować. Kompetentna osoba, rozumiem, sekretarz stanu. Natomiast tutaj nic takiego nie nastąpiło. Natomiast pojawili się negocjatorzy i to byli księża biskupi, niestety. Nie wszyscy, ale wielu, którzy wynegocjowali pokój z Kristeros. Wynegocjowali pokój i ten pokój był od razu oszukany. Nie można prowadzić wojny ze złem i się z tym złem dogadywać. Nie można ogłaszać, że masoni są satanistami, a następnie próbować się z nimi ugłaskać. To słabo wychodzi. Znaczy do, dopóki nie strzelamy, to y, y, wymieniamy jakieś komunikaty, natomiast jak przyjdzie do strzelania, to już, y, to już y, się nie da. Proszę Państwa, to już się niestety nie da y, i trzeba to prowadzić do, y, y, do końca. Y, o tym dowódcy Kristeros y, nie wiedzieli, zapomnieli. A może po prostu byli na tyle zdyscyplinowanymi yy, poddanymi Chrystusa Króla, że kiedy hierarchia im powiedziała, że należy zaprzestać wojny, to po prostu tej wojny zaprzestali. Oczywiście to się skończyło w ten sposób, że przez kilka miesięcy dano im spokój, a następnie oni zostali wyłapani, wyaresztowani, wytłuczeni, bo to tak trzeba nazwać: skrytobójczo zamordowani jak Enrique Gorostieta i, i już. Yy, i oczywiście, ponieważ wojna Christeros, jak każda wojna w Meksyku była wojną niezwykle krwawą i bardzo gwałtowną, a ludność miejscowa jest ludnością do dzisiaj y, bardzo zawziętą i waleczną, wybuchła druga Kristiada, mniejsza, z mniejszym rozmachem prowadzona, y, która oczywiście doprowadziła do tego, że praktyki religijne nie zostały zakazane, czyli prezydent KS musiał się wypro, wy, wycofać ze swojego pomysłu, ale proszę Państwa, cóż to za sukces? który okupiono śmiercią tylu ludzi. Oczywiście to jest sukces, prawda? Przywrócono praktyki religijne, ale te praktyki religijne można było przywrócić inaczej, <gry> prawda? Można było je wymusić na prezydencie się, oblegając go w mieście Meksyk, prawda? I nie idąc na żadne kompromisy. Skala, po której ten suwak emocji i wydarzeń politycznych i wojennych się mógł przesuwać, była jeszcze spora nie skorzystano z tego, ponieważ posłuchano tak zwanych dobrych rad. To jest chyba najgorsza pułapka, jaką człowiek może sobie wyobrazić, kiedy ma chęć do działania i wszystko idzie dobrze i nagle pojawiają się ludzie, którzy udzielają dobrych rad. To należy ich od razu przepędzić. Od razu w ogóle. Zawsze. Ja wiem, ponieważ ja w mniej decydujących historiach też słuchałem czasem dobrych rad i nigdy się to dla mnie dobrze nie skończyło, więc lepiej tego nie robić. I o tym, proszę Państwa, proszę państwa jest ta, ta książka. Konflikty lokalne są emanacją konfliktów globalnych. Emanacją konfliktów globalnych, które w większości są niewidoczne. A być może jeszcze, proszę Państwa, te konflikty lokalne służą temu, żeby zamaskować istotny konflikt globalny i częściowo go załatwić na jakimś lokalnym terenie. W Meksyku częściowo się udało, ponieważ mnóstwo walecznych, prawych, prostych, wierzących ludzi zginęło, mnóstwo nawróconych ludzi zostało zamordowanych. Utrzymano praktyki religijne. Meksyk pozostał krajem katolickim. Prezydent KS odszedł z tego świata w okolicznościach niepięknych, no ale to nie zmienia faktu, że konflikt pomiędzy dobrem a złem, proszę Państwa, na globie ziemskim toczy się nieustannie i ciągle widzimy jego lokalne emanacje. Ja szczerze zachęcam do tej książki i czekam aż nasze, jak to? Jak to w pewnym filmie mawiano, nasze dzielne dziewczyny z Barcelony przetłumaczą kolejną książkę. Idzie to bardzo opornie, bo one są zapracowane, ale może to się kiedyś zdarzy i będziemy mieli nową książkę Javiera Barajko. A na razie mamy tą. Przypominam o niej, bo to jest bardzo ważna książka. Bardzo ważna książka. I po tym, jak się ukazał film o Krystiadzie, już się o tym w ogóle nie mówi. Ten film nie był najlepszy, gdyby nie muzyka, prawdopodobnie nie dałoby się go oglądać, yy, ale zrobiono go, mam wrażenie, po to, żeby, żeby już był spokój. Chcecie o Krystiadzie, macie o Krystiadzie, no, no to my będziemy o tej Krystiadzie przypominać nadal. Tak? Dopóki mamy tę książkę, będziemy o niej przypominać. La Krystiada, Javier Barajko. Dziękuję Państwu bardzo. Do następnego razu.